Sprawdźmy, jakie nowości czekają na nas w SolidWorks 2023 Routing. Lodówka zawiera wiele systemów: miedziane i elastyczne rurki doprowadzające czynnik chłodniczy lub wodę oraz wiązki elektryczne zapewniające zasilanie i sterowanie. Projektowanie tych systemów to idealne zadanie dla SolidWorks Routing. Przyjrzyjmy się bliżej wiązce elektrycznej. Atrybuty elektryczne wyświetlają teraz długość i zewnętrzną średnicę wiązki, która jest teraz dokładniej obliczana i uwzględnia nieużywane przewody. Dodatkowo teraz można wyświetlić przekrój wiązki. Wszelkie nieużywane przewody są pokazane linią przerywaną. Spłaszczony rysunek wiązki przekazuje informacje do produkcji i zawiera zestawienie wszystkich przewodów i złączy. Rysunek wiązki zwykle wymaga wielu ręcznych edycji. Nowość na rok 2023. Automatyczne odnośniki zarówno dla złączy, jak i dla przewodów. Są one teraz starannie ułożone, nawet jeśli zostaną usunięte i ponownie wstawione. Ten nowy poziom automatyzacji spłaszczonych rysunków oszczędza czas i poprawia dokładność. Teraz, gdy najedziesz kursorem na tabelę złączy, symbol złącza zostanie podświetlony krzyżowo. Oznacza to, że możesz umieścić tabelę w dowolnym miejscu na arkuszu i nadal łatwo zidentyfikować powiązany z nią symbol. Dodanie kolumny do dowolnej tabeli powoduje teraz wyświetlanie komunikatu o aktualizację wszystkich tabel jednocześnie, co eliminuje wiele ręcznych czynności. Spójrzmy na wkład zamrażarki. Późniejsza zmiana konstrukcyjna wymaga dodania kolejnego wentylatora do obwodu chłodzenia. Tworzenie nowej wiązki jest jednak niemożliwe. Można to łatwo rozwiązać, dodając splot do dwużyłowego kabla zasilającego. Nowość na rok 2023. Splice'y obsługują teraz wiele punktów połączeń, zamiast wymagać osobnego łączenia dla każdego obwodu. Ponowne zaimportowanie listy od do zawiera informacje o przewodach i kablach oraz komunikat o umieszczenie nowych złączy. Komponent łączenia wielu obwodów zatrzaskuje się na swoim miejscu, a prowadnice wyświetlają pogląd ścieżek trasowania, które można łatwo przekształcić w przewody i kable, zapewniając dokładny obraz obwodu w 3D. Udoskonalenia SolidWorks Routing zapewniają ulepszoną automatyzację projektowania systemów trasowanych i ich odpowiednią dokumentację na potrzeby produkcji. A kiedy połączysz się z platformą Free Experience, Twoje biblioteki routingu będą automatycznie katalogowane i bezpiecznie przechowywane w chmurze. Zmniejsza to obciążenie IT związane z zarządzaniem biblioteką, zapewniając jednocześnie dostęp do udostępnionych danych wszystkim użytkownikom. Sprawdź sam, jakie nowości czekają na Ciebie w 2023 roku w SolidWorks Routing.